Badamy intensywność, zmienność i rytm procesu życia w każdej z dramaturgii jaźni. W jaźni narracyjnej nasza uwaga pozostaje w rzeczywistości pojęciowej. Poprzez jaźń morficzną postrzegamy proces życia jako zbiór przedmiotów. Poprzez jaźń podmorficzną postrzegamy ten proces jako przepływ doznań. To dynamiczny system. Każda dramaturgia może zmienić się w inną. W dramaturgii narracyjnej świadomość jest zanurzona w bezprzestrzennym doświadczeniu opowieści. W dramaturgii morficznej świadomość składa się z serii aktów poznawczych, które dzielą rzeczywistość na przedmioty w przestrzeni. Za to w dramaturgii podmorficznej doświadczenie, które jest najmniej uwikłane w pojęcia, skupia się na przemianach. W światy podmorficzne wkraczamy poprzez dostrojenie uwagi do czterech pierwiastków – ziemi, wody, powietrza i ognia. Pierwiastek ziemi odczuwamy na przykład poprzez utrzymywanie uwagi na takich jego cechach jak twardość i miękkość. Spróbujcie twardości. Zaciśnijcie zęby, a teraz puśćcie ten zacisk. Doznanie, które odczuwacie teraz w ustach, jest definicją twardości. Teraz, kiedy poczuliście definicję twardości, możecie zagłębić uwagę w ciało i poszukać twardości w dowolnym miejscu w waszym polu doświadczenia. Dostrojenie do procesu życia jest kwestionowaniem jaźni jako naszej tożsamości. Poprzez studiowanie i ćwiczenie się we współzależności z resztą procesu życia. W dramaturgii podmorficznej wyuczona etyka jest zastąpiona spontanicznym współczuciem biorącym się z zerwania z obrazem świata jako zbioru osobnych przedmiotów i tym samym przekroczeniem egocentrycznych granic. W polu doświadczenia pojawia się wtedy głęboki spokój, przecierający drogę do ataraksji. To jednak nie koniec. Praktyka świadomej obecności w trzech dramaturgiach jaźni powoduje pojawienie się czwartego stanu doświadczenia, który nie jest ani w przestrzeni, ani poza nią. Stanu, który nazywam nieporuszonym. Ale to temat na inną opowieść.